W przededniu wyborów w Polsce białoruska propaganda zdecydowała opowiedzieć Polakom o ich życiu. Międzynarodowe Radio Białoruś, oddział struktury państwowego oddziału telewizyjnego i radiowego Republiki Białoruś, znajdującego się na liście sankcyjnej Unii, rozpoczyna polskojęzyczne propagandowe talk show. Zdaniem twórców, ten program białoruskiej propagandy pozwoli. надробить браки вєдзи поляков на темат правдівего стану речі в їх краю. Програм концентрується на тим, як жлє жиєще в Польсі і як добже єст на Бєлрусі у Лукашенкі. Єшлі для бєлрускіх сіл демократичних і самих бєлрущинів Польска єст вєрогодним партнером, то для традиційний бєлрускій пропаганди Польска єст гувним врогім. Rzekomo nieprzyjaznym sąsiadem. Dlatego też kwestie promowania wśród polskiej publiczności prorządowych narracji białoruskiej propagandy znajdują się pod szczególną uwagą reżimu Łukaszenki. Potwierdza to nie tylko treść pierwszego odcinku programu, ale także skład prezenterów. W imieniu Polaków w talk show weźmie udział Daniel Mikusik, którego białoruska propaganda nazywa. Polskim politologiem. Mikusik od dawna promuje białoruskie narracje w programach propagandowych na Białorusi. W studiu jeszcze jest dwóch polskich pseudoekspertów: prezes Towarzystwa Elizy Orzeszko-Arkady Hartung i uchodźca z Wielkiej Brytanii Paweł Jański. Stroną białoruską będzie reprezentował. про Жондовий політолог Пётр Петровський. Перший уцінив програму на YouTube узискав аж 491 wyświetлень в чонгу від дня. Мовило, що в нім же Польща є суверенним паństвом, але Анго Саші фінансами і політиками, хто же репрезентує виключні інтереси заходу. І то не важно. Z której strony e, politycznej w Polsce? Propagandowy spektakl białoruskiego reżimu jest próbą wywarcia wpływu na Polskę. Równolegle reżim Łukaszenki niszczy polskie groby, aresztuje etnicznych Polaków na Białorusi, wykorzystuje nielegalnych migrantów dla szturmu na granicy polsko białoruską umieszcza broń nuklearną na terytorium kraju i etc. Jednocześnie reżim Aleksandra Łukaszenki, który nielegalnie sprawuje władzę po przegranych wyborach prezydenckich w 2020 roku, aktywnie walczy ze sprzeciwem w kraju. Według Białoruskiego Centrum Praw Człowieka Wiosna za więźniów politycznych w kraju uznaje się obecnie prawie 1500 osób. Od sierpnia 2020 roku zlikwidowana wszystkie niezależne media opozycyjnym partii demokratycznej i 1407 organizacji pozarządowych.